3 odcinki za nami, 17 kilometrów ponad, a tutaj duży uśmiech, duża radość na twarzy. Jak było? Oj, bardzo duży uśmiech na twarzy. Pierwsze 3 odcinki za nami, fantastyczne, naprawdę od samego początku. To jak się tym autem podróżuje, na ile to auto pozwala i tak naprawdę ja jako kierowca muszę dać siebie wszystko, żeby dorównać dla tego samochodu. Muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony naszymi czasami. Mieliśmy jakieś tam malutkie problemy. Na pierwszym mesie popow nam się otworzył kilka razy na starcie, a na drugim niestety no ja popełniłem błąd, zgasiłem auto na starcie. I uciekło kilka fajnych sekund. Myślę, że ten czas by był bardzo fajny na drugim OS-ie. Odcinek miejski, rewelacja. To jak tym samochodem można po prostu podróżować, to czułem się trochę jakbym BMW jechał, naprawdę. Tyle, że po prostu jeszcze grzeczniejszy ten samochód jest. Ale można też fajnymi poślizgami pojechać. Pierwszy raz beczkę robiłem takim autem, też rewelacyjnie. No co mogę powiedzieć? No, coś pięknego. Chciałbym takim autem jeździć na pewno więcej. Nie możemy się doczekać jutro tych odcinków. Myślę, że na tych jutrzejszych odcinkach też powinniśmy być konkurencyjni. Tym bardziej, że mamy dłuższą skrzynię założoną i uważam, że na pewno nie będzie ona generowała takich strat teoretycznie, jak dzisiaj mogła generować. Także z optymizmem patrzymy na jutrzejszy dzień.